Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef MSWiA mówił o prowokacjach służb białoruskich. Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nasila się. Tylko od sierpnia odnotowano 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W wypadku 8200 prób zostało to skutecznie udaremnione przez naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy w pasie granicznym. Mamy około 1200 zatrzymanych uchodźców, przepraszam, nielegalnych migrantów. Sam się mylę czasami, ale to naprawdę ważne, żeby tutaj używać tego rozróżnienia. Mamy około 1200 nielegalnych migrantów zatrzymanych w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty. Są oni skrupulatnie badani przez nasze służby. Niemal codziennie na granicy dochodzi do incydentów prowokacyjnych z udziałem funkcjonariuszy białoruskich. Na co dzień nasi funkcjonariusze i nasi żołnierze są narażani na różnego typu prowokacje. Celem drugiej strony zapewne jest to, żeby to właśnie z polskiej strony padł pierwszy strzał. Takie jest napięcie. Polska twardo broni swojej granicy. Że to nie będzie wchodzenie jak w masło i wysyłanie nam kolejnych tysięcy zmanipulowanych, oszukanych, ale migrantów, nie uchodźców. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Dziś odbyło się forum strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Głos w czasie debaty zabrał premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że kluczowe jest dobre skomunikowanie państw regionu. Łączność w szerokim rozumieniu tego słowa jest istotna. Dodałbym do tego połączenia poprzez infrastrukturę, nad którą pracujemy w ramach Trójmorza. Chcemy, abyśmy mogli współpracować w ramach jednej platformy z krajami skandynawskimi. Jednocześnie chcemy, aby nasze kraje były ze sobą dobrze skomunikowane. Sposobem na skomunikowanie krajów naszego regionu Europy są Via Baltica i Via Carpatia. To są dwie symboliczne autostrady, które umożliwią lepszą wymianę handlową między Finlandią a Grecją w wymiarze, który obecnie nie istnieje. Resort Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Spółka Gazownictwa podpisali porozumienie na rzecz wsparcia transformacji energetycznej w Polsce. Chodzi przede wszystkim o użycie biogazu i biometanu w polskim gazownictwie, podkreśla minister Michał Kurtyka. Transformacja energetyczna to duże przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Stąd też podjęcie współpracy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Polską Spółkę Gazownictwa, zauważa minister Michał Kurtyka. To kolejny krok, który wykonujemy w zakresie dywersyfikacji paliw w polskim systemie energetycznym, realizacji polskiej polityki energetycznej do 2040 roku, ale również zabezpieczenia naszych własnych, suwerennych, rodzimych źródeł gazu z szansą dla polskiego przemysłu. Polski rząd upatruje szansy w szerszym wykorzystaniu biogazu, a szczególnie biogazu pochodzenia rolniczego, a co za tym idzie, także rozwoju gospodarki biogazowej. Już dziś przestajemy mówić o gazie ziemnym, będącym samodzielnym źródłem energii, a zaczynamy wpisywać go w ramy paliwa gazowego, rozumianego jako miks różnych gazów, w tym również biogazów. Tłumaczy prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski. Filarem transformacji ma być m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Przede wszystkim właśnie transformacji ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które w dużej mierze oparte jest na paliwach kopalnych. Ciepłownictwa, które w dużej mierze wymaga bardzo systemowej i pogłębionej transformacji. Podkreśla wiceprezes funduszu Artur Michalski. Wszystko po to, by sprostać dyrektywom unijnym i wprowadzonym normom emisyjnym. Socjaldemokraci z SPD wygrali wybory do niemieckiego Bundestagu, tym samym wyprzedzili CDU-CSU. Wynika z pierwszych oficjalnych danych. SPD ze swoim kandydatem na kanclerza Olafem Scholzem będzie najsilniejszym ugrupowaniem w Bundestagu. Jest pewne, że wielu obywateli postawiło krzyżyk na SPD, ponieważ chcą zmiany rządu, a także dlatego, że chcą, aby następnym kanclerzem tego kraju był Olaf Scholz.
SPD zdobyła 25,7% głosów, wyprzedzając nieznacznie CDU-CSU, które zdobyła 24,1%. Dla Chadeków kanclerz Angeli Merkel, która przechodzi na emeryturę, to najsłabszy wynik w historii. Politycy chadecki podkreślali, że mimo historycznej porażki, ich strata do SPD jest nieznaczna i chcą tworzyć nowy rząd. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zbudować rząd kierowany przez konserwatystów, ponieważ Niemcy teraz potrzebują przyszłej koalicji, która zmodernizuje nasz kraj. Zarówno socjaldemokraci, jak i chadecy wyrażają gotowość utworzenia koalicji z Zielonymi i FDP. Trzecią siłą w parlamencie będą Zieloni z poparciem 14,8%. To z kolei najlepszy wynik tego ugrupowania w jego historii. Populistyczno-prawicowa AfD, która uzyskała 10,3%, spadła z trzeciego na piąte miejsce. To całkowicie słuszne, że jeśli te wyniki okażą się prawdą, to w Niemczech doświadczamy trzęsienia ziemi. Myślę, że jeśli pan Olaf Scholz zostanie kanclerzem, to mamy bardzo duże szanse w opozycji, a CDU nie będzie miała innej możliwości, jak tylko zmienić się i odejść od ścieżki Merkel. Musi znów stać się inną partią i wtedy pojawią się możliwości. Dotkliwą porażkę poniosła lewica, która uzyskała zaledwie 4,9% głosów. W poprzednich wyborach było to ponad 9%. Kolejne państwa europejskie odchodzą od wartości i fundamentów, które ukształtowały stary kontynent. San Marino zezwala na tak zwaną aborcję, a Szwajcaria legalizuje tak zwane małżeństwa osób tej samej płci i pozwala im na adopcję dzieci. Prawo naturalne jeszcze nie tak dawno stanowiło fundament Europy. Dziś kolejne państwa negują wszystko to, co jest zgodne z prawem Bożym. W San Marino 77% głosujących w referendum opowiedziało się za dopuszczeniem tzw. aborcji do 12 tygodnia ciąży. Tutaj mamy do czynienia z rażącą sprzecznością, a co za tym idzie, z rażącą niesprawiedliwością. San Marino chce mordować tych najbardziej niewinnych, najmniejsze dzieci jeszcze w łonach matek. Zwraca uwagę działaczka pro-life Marta Czech. Zabicie dziecka miałoby być dozwolone w przypadku zagrożenia życia matki lub gdy wykryte wady rozwojowe i tu cytat, stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety. Kolejne sprzeczności pojawiają się w Szwajcarii, gdzie 64% głosujących w referendum opowiedziało się za tak zwanymi małżeństwami osób tej samej płci. Będą też oni mieli prawo do adopcji dzieci. Tego typu decyzje skończą się poważnymi konsekwencjami, nie tylko dla dzieci, które będą musiały wychowywać się w patologicznych warunkach, ale także dla całego społeczeństwa, a w rezultacie także kontynentu. Te konsekwencje w zasadzie pod koniec XIX wieku już opisał w swojej encyklice Quanta Cura, czyli o współczesnych błędach, błogosławiony Pius IX, a mianowicie pisał o tym i ostrzegał Europę i świat przed tym, że jeśli prawo świeckie, prawo stanowione będzie się rozmijało z Bożym objawieniem, z prawem Bożym, sprawiedliwość zastąpi przemoc fizyczna i właśnie z tą przemocą, postępującą przemocą mamy do czynienia obecnie. Nie w Europie, ale i na świecie. W Europie pozostały już tylko 3 państwa, które całkowicie zakazują tak zwanej aborcji. Szwajcaria jest 17. państwem na kontynencie, który zezwoli na pseudomałżeństwa. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Zapraszam.